I'm breathing in the chemicals. Witam, witam was wszystkich, moi mili, z tej strony Kaldyrn. Dokładnie tak, wracamy do naszych przygód z grą Mass Effect. Mass Effect pierwsza część oczywiście. I zapewne, jak ostatnio pamiętacie, udało nam się wykonać dosyć długie zadanie poboczne, które było rozłożone na dwa odcinki ostatnie, a mianowicie sprawdzić i powstrzymać ewentualnie jakie plany... No, sprawdzić podejrzaną aktywność getów na czterech bodajże czy pięciu planetach, no i ewentualnie powstrzymać. Udało nam się to zrobić właśnie przez ostatnie dwa odcinki. Było zadanie długie, naprawdę długie. Chyba jest jednym z najdłuższych zadań pobocznych dostępnych w grze. Już następnych nie powinno być aż tak długich. Ale w tej chwili pozwolę sobie wrócić na Cytadelę, jako że już od dłuższego czasu zapowiadam ten powrót. Sprawdzę, czy jestem w stanie wykonać lub pobrać jakieś nowe zadania poboczne. No i z tego co pamiętam, było jedno zadanie poboczne, którego nie byłem w stanie wykonać, ponieważ miałem za mało uroku. Statystyki, rzecz jasna, uroku. Tym razem powinno pójść już znacznie łatwiej. Dokładnie tak. Po powrocie z Cytadeli prawdopodobnie zamienię jeszcze kilka słów z jednym z naszych towarzyszy. Jeszcze nie wiem z którym, prawdopodobnie zdecyduję się na Garusa. Jeszcze tylko wpisy do leksykonu, które nam się uaktualniły. Wezmę Garusa i Tali w tym wypadku. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. O, dokładnie. Tali ma... Presley has the deck. Tali ma nieco inny strój, jako że udało nam się jej znaleźć w ostatnim odcinku coś lepszego. A nie muszę chyba mówić, jak trudno jest znaleźć dla Quarianina pancerz. Gdzieś nam zniknęła. Dobra, ale najważniejsze jest to, że czeka na nas przed wejściem do Normandii postać. Kontradmirał Michajlowicz, który będzie chciał sprawdzić nasz statek. Rear Admiral Mihailovic, 5th Fleet. No, on to jakoś inaczej powiedział, nie wiem, mi to wygląda na po prostu Michajlowicz, jakby Rosjanin. Może się mylę, ale jeśli się mylę, no to mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No dobra. Admiral, I'm on urgent business with the Citadel. Is there something you need? Let's get one thing clear, Shepard. You might be a specter to the aliens, but to me you're just another junior officer. Be respectful. I command the 63rd Scout Flotilla. You and the Normandy were slated for my unit after shakedown. Then the Council got their paws, claws, tentacles, whatever. They got them on our ship and you. I still serve the Alliance, sir. As a specter, I can advance our interests to the Council. You still know what color your blood is, Shepard? I don't begrudge the politician's decision to throw you to the Council. It's an opportunity. I do begrudge this over-designed piece of tin, though. You don't approve of the Normandy's design? This experiment diverted billions from our appropriations bills. For the same price, we could have had a heavy cruiser. But no. We had to make nice to the Turians, throw money at a co-developed boondoggle. I'm here to make an inspection, Commander. Normandy is an Alliance warship. I intend to see she's up to snuff.
We'd be honored to show her to you, Admiral. I'll just bet. Wait here. I won't be long. No dobra, on sobie to wszystko obejrzy. Commander, I'm not happy. No i oczywiście nie jest zadowolony, ale my zaraz spróbujemy na niego nieco lepiej wpłynąć, by spojrzał na to wszystko pod innym kątem. What did you find out of order? Who designed that CIC? Putting the commander aft of everyone else is inefficient. What if he needs to discuss with the operators toward the bow? Modified Turian style. They prefer commanders looking over their subordinates rather than in the middle of them. We wanted to see how effectively they can command with that setup. Reasonable goal, but they should have studied that in a lab rather than on a frontline warship. I had to shake my head at that drive core of yours, 120 billion credits of element zero to make this thing able to move without giving itself away. You realize we could make drive cores for 12,000 fighters with that money? What good is it to hide for a few hours anyway? Useless! We can loiter in an enemy system and monitor traffic, or drop infiltration teams on enemy worlds. Normandy can be more effective than the Salarian STG. Maybe, maybe. But that's not the job of a proper warship. We're supposed to find and kill the enemy fleet, not count how many times their garrison goes to the bathroom. And we need to talk about your crew, Commander. Krogan? Asari? Turians? What are you thinking, Commander? You can't allow alien nationals free access to Alliance equipment. Oczywiście, zawsze do czegoś postara się przyczepić, ale no, na szczęście posiadamy tak wysoki współczynnik uroku, że bez problemu jesteśmy w stanie na niego wpłynąć i go przekonać do własnych racji. Between Saren and the Geth, we have enough enemies out here. Treating other species with suspicion and distrust won't win hearts and minds. That assumes the hearts and minds are worth winning. That hasn't been proven yet. You have anything else to say, Commander? Any other justifications for the state of this vessel? I think the Normandy is a good ship, sir. Even if you disagree, you have to see that her joint construction and multiracial crew make the Alliance look better. Your job is to look good, Commander. The Alliance navies is to win wars. I'm not convinced Normandy isn't a waste of taxpayer money, but I am convinced that you believe otherwise, and that you'll use it to its best ability. I'll be submitting a report to the Joint Military Council. It will not be as negative as I had planned. Good hunting, Commander Shepard. Make us proud. No właśnie, zdobyliśmy trochę idealisty, dosyć sporo punktów doświadczenia, ruszamy dalej, musieliśmy niestety poczekać aż on skończy, dlatego też opóźnił nas nieco, ale cóż, to jest... Alliance officials report that a Geth incursion into the Armstrong cluster has been repulsed, with the Geth suffering heavy casualties. In the event of future Geth activity, the Alliance plans to maintain a strong security presence in the area. No dokładnie, w windach jeszcze czasami mówią w wiadomościach o naszych osiągnięciach, co jest również bardzo, bardzo ciekawym pomysłem, choć same windy nie są zbyt trafionym pomysłem jako element ładowania następnego poziomu i wszyscy się do tego przyczepiają. No cóż, gdyby były troszkę krótsze, troszkę krócej to trwało, dałoby się to jeszcze znieść, ale przynajmniej nie ma urzających przerówników ekranów ładowania. No i co my tu mamy? Naszą przyszłą dobrą znajomą, reporterkę, chce z nami przeprowadzić wywiad, oczywiście jak najbardziej mu jej udzielimy. Nie wiem tylko, czy się zbyt dobrze dla niej to skończy. Kalisa been seen in Al-Jalani, Westernland News. Would you answer a few questions for our viewers? What sort of questions? People back home have heard a lot of wild stories about you, Commander. I can give you the chance to set the record straight. What do you say? So long as you understand that I may not be able to answer all questions. I'm sure our viewers will understand. Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? I try to keep in mind that it's just another form of duty. I still wear a uniform. But there's a difference between protecting human interests and Citadel interests. Have you encountered any situations where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? The Council is concerned with the needs of the whole galactic community. We're part of that community now.
Our needs are on their agenda, but we're one of many. You really do believe that, don't you? You've been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you'd like to say about it? Actually, the Normandy was co-developed by human and Turian engineers. Its design incorporates many innovations, all of which are classified, I'm afraid. So the Turians have knowledge of the Normandy that is being kept secret from the Alliance public? Do you think it was appropriate to hand Earth's most advanced warship over to the Citadel? I wasn't aware it had been handed over to anyone. I'm in command, and last I checked, I'm human. Same goes for my crew. Human, yes, but you do work for the Citadel now, Commander. One last question, Commander. Rumors back home say you're tracking a rogue Spectre named Saren. Do you have any comment on that? No, tutaj niestety nie mamy już możliwości używania uroku. Może to rozwiążemy dosyć dyplomatycznie. I'm afraid I can't comment on whatever my current assignment may or may not be. Don't worry, we'll find out. The eyes of Earth are on you. Don't let us down. Thank you for your time, Commander Shepard. No i wywiad skończony, sporo kredytów, troszkę doświadczenia, zawsze coś. No dobra. To gdzie by ruszyć dalej? Może sektory prezydium, ambasady nie, pokoje Metres, wieża Cytadeli, dzielnica finansowa. Tam blisko pokoju Barlavona, o ile dobrze pamiętam jego imię, była para, która chyba miała jakieś zadanie. Dokładnie tak, i nie mogłem go rozwiązać. I don't care what you think, Michael. It's my decision. I know you're hurting, Rebecca. But don't let your grief hurt your baby, too! Can I help you with anything? Perhaps you can talk some sense into her. I don't need anyone to talk sense into me, Michael. I'm not undergoing the treatments. My sister-in-law here is pregnant, and she's refused to let the baby undergo gene therapy in utero. I'm certain that she has a good reason. I'd like to hear both sides. My husband Jacob died from a rare heart condition several months ago. There's a chance that the baby could develop the same heart condition, but routine gene therapy can eliminate it. A very small chance, Michael. And extranet reports say the therapy could harm the child. It's less dangerous than the genetic enhancements that every soldier in the Alliance receives. Oh, dlaczego? Myślałem, że będziemy w stanie jakoś użyć uroku, ale jednak chyba nie. It's Rebecca's child, Michael. I think you should honor her decision. Damn it, she's not choosing. She's acting blindly out of grief. A, dokładnie. Tu był wybór za pomocą uroku, więc oczywiście to zrobimy. I know you want the best for your brother's child, but this isn't your decision. Of course it is! I'm the closest thing to a father this baby is going to have. Is this about keeping the baby safe? Or is this about you losing your last link to your brother? This baby is the only thing my brother... It's all I have left of him. I need to know that the baby's safe. It's all I have left too, Michael. I just want Jacob's child to be safe. I want to give him that much. We will. I promise. Thank you for talking with us. I appreciate it. Dokładnie, zadanie rozwiązanie rozwiązane troszkę idealisty punktów. Znowu wpadło troszkę doświadczenia. Oby tak dalej. I niech pomyślę... Teraz udamy się do wieży Cytadeli. Nie, to nie było tu. Prezydium. Wieża Cytadeli. Ponieważ tam jeszcze muszę zamienić słowo z admirałem Kahoku, o ile dobrze pamiętam, właśnie tak się nazywa. Ale tu jest jeszcze Emily Wong, nasza
przyszła bardzo dobra znajoma, która również jest dziennikarką. Commander Shepard, could I have another word with you? Hello again, Commander. I've got a proposition for you. Since you helped me get information on the crime syndicate, I've gotten a lot more backing from my publishers. I'm investigating traffic controller conditions now, and I wondered if you could help. That seems like a step down from wide-scale corruption. Actually, in a way, it's more important. This isn't about people getting rich. This is about safety. I've heard rumors that the space traffic controllers are overworked to a dangerous degree. I can't get into the control room, but you could. If you planted a bug inside, I could crack the story. I can't promise anything, but I'll see what I can do. Give me the bug. Excellent. Just place it on a terminal with a good view of the area. Thanks again for your help. In the long run, this story is going to save lives. No właśnie, Emily Wong przynajmniej kieruje się jakimiś moralnymi pobudkami, tak więc jej z chęcią pomożemy. I teraz kierujemy się do admirała Kahoku. Commander, any word on my missing men? They were killed by a Thresher Maw. A Thresher Maw? That's not... My men wouldn't just stumble into a Thresher nest, not the entire unit. Somebody lured them there with an Alliance distress beacon. Placed it perfectly so they'd land right beside the Thresher nest. Damn it. I had a bad feeling about this ever since my team disappeared. An Alliance beacon used as bait, my unit wiped out. And nobody seems to know anything about it. Commander, I appreciate what you did. Now I need to do my part. The families of those Marines deserve to know why they died. Anything you need from me? Not right now, Shepard, but I'll let you know as soon as I find something out. Dokładnie tak, admirał Kahoku zbada dokładniej tą sprawę i dostaliśmy level za oddanie tego questa. Również troszkę kredytów nam ponownie wpadło. Tam był jeszcze jeden jegomość, który nam zlecił zadanie. Sprawdzę, czy przypadkiem go nie wykonaliśmy. Nie, jeszcze niestety nie znaleźliśmy informacji o jego bracie, ale niebawem to uczynimy. Admirał Kahoku, bo skończyłem rozmawiać o admirale, mówić o admirale Kahoku, da nam znać, gdy czegoś się dowie i niewątpliwie czegoś się dowie w przyszłości. Jeszcze niestety go spotkamy. Znaczy niestety, niestety spotkamy go w takim stanie, w jakim go znajdziemy, więc nie tak miło. I dodamy na pewno level. Dwa punkty, kolejne dwa punkty. Idziemy dalej, tak, pakujemy w żołnierza następny punkcik, żeby mieć więcej wytrzymałości, więcej zdrowia i regenerację większą. No i może dalej będziemy w pancerz bojowy dodawać, aby zmniejszyć dalej sobie obrażenia, jakie będziemy otrzymywali. Aż o 20% na prawie najwyższym poziomie, więc będzie nieźle. Garus. Masz 5 punktów, ponieważ nie rozdawałem ci przez dłuższy czas levelu. Nie brałem cię na planety. No to co? Na pewno dodamy ci do armora również, do pancerza, abyś mógł średni pancerz turiański nosić. I do czego dalej? Jako, że jesteś snajperem, w drugiej części bardzo lubisz snajperki, będę ci rozwijał dalej snajperki. No i talii. Nasza urocza talii. Do czego by tobie dodać? Również chyba w pancerz. Będziemy kontynuowali. Jak na razie pierwszą pomoc również ci odblokowaliśmy, więc... Jest fajnie. Garus stali bardzo ciekawie się uzupełniają. Oni posiadają bardzo podobne zdolności. Tyle, że na przykład w talii rozwijamy właśnie deszyfrację, elektronikę. A z kolei Garusowi rozwijamy pierwszą pomoc. Dokładnie tak. Również deszyfrację z tego co widzę. No, mniejsza o to. W każdym bądź razie ich można ładnie, fajnie zbalansować. Aby się uzupełniali i więcej, żeby nam nie było potrzebne. Tylko no minus taki, że nie posiadamy żadnego biotyka w drużynie.
Okej. Możemy ruszać dalej. Tym razem ruszę do okręgów, nie do Nory Chory. Gdzie te pluskwy trzeba było podczepić, się zastanawiam. Ale chyba gdzieś tam obok służb ochrony Cytadeli, o ile się nie mylę. Od razu ruszymy i wykonamy dla Emily to zadanko. Ponieważ nie jest długie, więc dopóki jesteśmy na Cytadeli, można je wykonać. I dokładnie tak jak myślałem. Co my tu mamy? Oficer Sisek. Hello, Commander. No, niestety, z nim raczej nic nie da rady zrobić. Tak, chyba dobrze pamiętałem, gdzie tą pluskwę należy podłożyć. Uczynimy to niezwłocznie. Dobra, pluskwa podłożona, tego mieliśmy zeskanowanego. Sprawdzimy jeszcze, czy mamy jakiś... Czy nie odblokował nam się jakiś wpis w leksykonie przypadkiem gdzieś tu obok, ale chyba... Chyba nie. Okej. W takim wypadku możemy wrócić do Emily i powiedzieć jej, że udało nam się podłożyć ową pluskwę. Udam się jeszcze do sklepów w sektorze okręgów, w okręgach. Odwiedzimy po raz kolejny, a raczej chyba drugi raz, o ile się nie mylę, naszego również, nie wiem czy dobrego, no ale znajomego na następne dwie części również, czyli Konrada Wernera. Ale to już za chwilkę, na razie do Emily. I'm already getting readings. This is gonna make a great story. Thank you so much for your help. Here, this is everything I've got from my publisher's budget. It was no problem. Good luck with your story. It deserves to be heard. I appreciate your support. I hope this will save some lives in the long run. Thanks again for your help. I'm gonna show this to my publisher. Dokładnie. Idealista, sporo doświadczenia, kolejne 3,5 tysiąca kredytów, całkiem sporo dostajemy pieniążków za wykonywanie tych questów, tak więc jak widać bardzo się to nam opłaca. Sklepy, ponieważ o ile dobrze pamiętam, przy sklepach spotykamy Konrada przeważnie. Przeważnie przy sklepach, dokładnie już go widzę. Tak więc od razu z nim pogadamy sobie. There are rumors on the extranet that you've been made the first human specter. That's incredible. Being a specter is a big responsibility. I just want to make humanity proud. The vids are all talking about Commander Shepard fighting for all of us back home. And they also say that you don't take crap from anybody. You're showing them what humans can do. Hey, can I get your picture? I don't have a problem with it, but why? You're a hero, Shepard. Decades from now, humanity's going to remember you, and I'll have your picture. Just hold up your gun. Perfect. Dokładnie tak. Odpowiednia pozycja musi być. Thanks again, Commander. I'm gonna hang this in my living room. My wife will love it. Konrad, od kiedy ty masz żonę? Okej, jeszcze sprawdzę tylko szybko sklepy. Welcome back, Earthclan. Will you be needing supplies for your return to the colonies? Show me what you've got. Most excellent. I am sure you will find something pleasing. No tak, głównie będę szukał unikalnych przedmiotów, takich jak ulepszenia do Medigelu, abym mógł więcej ich nosić przy sobie. Niezwłocznie je zakupię. Porównam jeszcze statystyki pancerza. Ciężki pancerz człowiek zabójca 6. No, jest słabszy, zdecydowanie słabszy. My mamy Tytana. Tytan i Kolos, pancerze z serii Tytan oraz Kolos są najpotężniejszymi pancerzami w pierwszej części, więc najlepiej dokładnie tych pancerzy wyszukiwać. Z tego co widzę, nie posiada Kolosa w swoich zasobach, tak więc... Tak więc opuścimy go. The
This isn't a proof of purchase. No, z tego co widzę, tutaj chyba nie ma już nic do roboty. Nie jestem pewien, ale może to już bez szybkiej kolejki przejdziemy się, wszakże nie jest to aż tak daleko. Przejdę się do klubu Flux, ponieważ tam, o ile dobrze pamiętam, będą jeszcze ze dwa questiki. Tylko nie pamiętam, czy one się nam odblokują w tym momencie, czy dopiero w późniejszym terminie. Z tego co widzę, o, coś nam odblokowuje już teraz, tak jak myślałem. Okej, w takim wypadku z nim pogadamy i wypytamy się, co się stało, czemu go wypieprzyli z klubu? Yeah, what is it? Why were you tossed out of there? Doran didn't have a clue what I was doing. He assumed I was cheating. I know Doran. If he says you're cheating, you're cheating. I was just tipping the scales in my favor, only as an experiment. It still sounds like cheating to me. To you, maybe. But this device is merely intended to simulate situations and record results. Recording losses is easy, of course. Nobody notices those. Why do you need to record these outcomes? Ah, now you're getting to the heart of it. I've spent the last 5 years developing a system that can accurately predict wins and losses on the Quasar. I just need a few more recorded wins and I can complete the algorithms. Can you do that? Isn't that illegal? It's illegal to use my system, but I won't use it. I'll sell it to others. I just need a few more wins recorded. Does the device help me win? The device is set to emit a frequency that will slightly increase your odds. Nothing like my system eventually will, but enough to allow you to record your wins more quickly. What's in this for me? Keep your winnings. That should be payment enough, I think. I'll help you out. Huh. I suppose I could let you try it. Here you go. When you've recorded enough wins, it'll let you know. Of course, if you get caught with the device, well, you saw what happened to me. Well, off you go. That data okay, w takim wypadku pomożemy mu, wiecie dokładnie, do czego to zmierza. Musimy rozegrać kilka partyjek w Kwazarze. Zagramy w o najniższe stawki. Zapiszę sobie rzecz jasna. No i gramy w Kwazara. Zadaniem w tej grze jest oczywiście uzbierać 20 punktów. Osiągnąć 18, całkiem niezły wynik, wypłata. Czy chcesz zagrać ponownie? Oczywiście. Muszę się przysłuchiwać tylko, aby usłyszeć urządzenie, które da mi znać. O, tu mamy... Możemy mieć... Albo trafimy 4, albo coś będzie nie tak. Dobra, weźmiemy to. O, proszę. Ładnie. Don't often see someone getting as lucky as you. Równo 20. Zagraj jeszcze raz. No i tu jakby się nam trafiła 7. No, 18 również wystarczy. Jeszcze jedna partyjka. O, ładnie.
Your luck seems unnatural, human. Dobra, zapiszę na wszelki wypadek. Nie wiem, nie słyszałem jeszcze, abym dostał sygnał od urządzenia. Dobra. Wypłata i zagraj ponownie. Tu już nie chciałem ryzykować. O, ładnie, ładnie. Wypłata i zagraj ponownie. No i szósteczka jak była. No, dziewiętnastka wystarczy. I need to speak with you a moment. No, coś się przyczepił. You got the same device Shells had earlier. Did he give it to you or did you take it from him? Never mind. It doesn't matter how you got it. But I can't let you keep it. Spróbujemy się jakoś z tego wymigać. I don't think you're gonna take it from me. Don't make a scene, Commander. I've already recovered the credits you want. A kredytami się nie przejmujemy. Now, I suggest you stick to playing the game fairly, or not at all. Okej, okay, nawet jak się nie uda nam wykonać tego zadania, nie będziemy się zbytnio przejmowali. To urządzenie prawdopodobnie dało nam znać w tabelce, którą przyspieszyłem, bądź też sygnałem, którego nie usłyszałem. So, did you record 5 wounds with the device yet? Straciłem je. No niestety, tak, tak bywa. Doran caught me cheating and took it from me. But that was years of work. What am I gonna do now? Maybe you should put your talents to better use. You're no help at all. This is absolutely the worst day of my life. Okej. Okay. Nie przejmujemy się tym. Dużo i tak byśmy nie zyskali. I niech teraz pomyślę sobie, gdzie moglibyśmy ruszać. Chyba jak na razie już wszystko mamy powykonywane, a raczej to, co by nas interesowało, tak więc możemy chyba wrócić do statku. Wstecz. Ajajajajaj. Przez przypadek wyszedłem. Prezydium. Aj, nie prezydium, jednak okręgi. I to było bodajże służby ochrony Cytadeli. Stąd się dostaniemy do portu. Mamy trochę gotówki, ale gotówkę na razie zatrzymujemy. Nie będziemy raczej wydawali na nic innego. Dysponujemy w sumie dosyć niezłym sprzętem jak na razie. Do you ever regret leaving Citadel Security to pursue Saren, Garrus? Fighting a rogue specter with countless lives at stake and no regulations to get in the way, I'd say that beats CSEC. I'm pleased that the imminent destruction of all organic life has improved your career opportunities. Dokładnie tak. Rozmowy, które przeprowadzają nasi towarzysze między sobą, jadąc windą, również są nieco interesujące i mogą przyprawić o lekki uśmiech. Okej, okay, dojechaliśmy chyba. Dokładnie tak. Tu nie ma chyba żadnych. No, jest jakiś wpis do leksykonu. No i możemy wracać na statek.
Wiem, że dzisiejszy odcinek dosyć przegadany, ale no cóż, niektóre takie są. Shore party. Decontamination in progress. No, trzeba się do tego przyzwyczaić. Po takiej ilości akcji, jaką mieliśmy w ostatnich odcinkach, przyda nam się odcinek, w którym dla odmiany rozmawiamy. No i nim zakończymy nagrywanie, tak jak mówiłem, udam się jeszcze na małą rozmowę. Z Liarą już rozmawialiśmy, więc może czas na Garusa. Jeszcze skoczę na chwileczkę w to miejsce. Tu chyba były jeszcze jakieś wpisy w leksykonie. Oczywiście jest... O, proszę. Możemy zabrać nieco sprzętu. Zredukujemy do omniżelu, wszakże ten poziom już do niczego nam się nie przyda, a raczej ten poziom przedmiotów. Z Kaidenem raczej nie pogadamy, on nie jest zbyt rozmowny w pierwszej części, przynajmniej w stosunku do głównej postaci, która jest facetem. Niby dowiedzielibyśmy się tam czegoś od niego, ale to w zupełności jest... Można przymknąć na to oko. Dokładnie, kolejny wpis do leksykonu. To jest właśnie kabina, nasza kabina. Jak widzicie, wojskowy styl nie jest zbyt luksusowa. Nie to, co w drugiej i w trzeciej części. Dobra, i pędzimy do hangaru. I tak jak mówiłem, chyba z Garusem pogadam. Ale nim jeszcze właśnie postanowię do niego podejść, jeszcze nieco przy silniku, raczej przy silniku, przy rdzeniu. A właśnie, i dla Talii mamy nieco danych. To może z Talii porozmawiamy w tym odcinku zamiast z Garusem. Shepard, I need to talk to you. It's important. Is something wrong? You know the data you took from those Geth control nodes. The information you uploaded to Alliance Control? I want a copy of it. You want to bring this data back to the Migrant Fleet? Those files have information that could be vital to our efforts to understand the Geth. It could be the key to helping us reclaim our homeworld. If I give you this data, your pilgrimage is over. You'll go back to your own people. Not right away. I'll stay with you as long as it takes to stop Seren. But my people need this. You think you can use this information to destroy your enemy? Not right away. We will need to study it. It could take years, but it will give us new insight into how the Geth have changed and evolved over the past centuries. Go ahead, make a copy. My people, I owe you a great debt, one I can never repay. The only thing I can offer in return is what you already have. My solemn promise to stay with you until Saren and his Geth armies are defeated. I never wanted anything more. Thank you, Shepard. Okej, okay. Czyli zadanie poboczne dla Talii, które miała, no udało się nam wykonać, ponieważ prawie każdy z naszych towarzyszy, nie licząc Kaidena i bodajże Ashley, ma dla nas jakieś zadanko poboczne, tak więc Vrex na pewno ma zadanie poboczne i Garus. I teraz właśnie sobie pogadamy z Garusem. Commander, nice work out there. I knew working with the Spectre would be better than life at CSAC. Niestety kilka rozmów będziemy musieli z owymi towarzyszami przeprowadzić, aby te zadanka się nam odblokowały. Have you worked with the Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. But CSEC, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. For the most part, the rules are there for a reason. Maybe. But sometimes it feels like the rules are only there to stop me from doing my work. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But CSEC wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. A
It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. C-Sec's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. It's not the end of the world. You'll have tougher decisions soon enough. Yeah, I suppose you're right. Either way, I plan to make the most of this. And without C-Sec headquarters looking over my shoulder, well, maybe I can get the job done my way for a change. If getting the job done means endangering innocent people, then no. We get the job done right, not fast. Got it? I wasn't trying to. I understand, Commander. No, nieco Karusowi wbiliśmy rozumu do głowy. Sprawdzimy, czy... How are you? O, jeszcze o czymś możemy z nim pogadać, oczywiście o nim i o jego służbie w C-Sec. Why did you want to be a C-Sec officer in the first place? That's a good question. There were several reasons, I guess. Like what? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it too. He was C-Sec, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. That's tough, but you'd think he'd be impressed you're going after Saren. My father's a C-Sec man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. You were asked to be a Spectre? Well, I was targeted as a possible Spectre candidate, me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. I suppose I can understand his concern. You can. But Saren's not gonna play by our rules, C-Sec's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. O, no tutaj niestety muszę się zgodzić z Garusem nieco tak. To będzie dobry pomysł. You're a quick learner, Garrus. We'll beat him at his own game. It's the only way to stop someone like him. I'm right behind you, Commander. No dobra, sądzę, że sprawdzimy. Commander. Nie, chwilowo już nie ma ochoty z nami gadać. Okej, w takim wypadku sądzę, że w tym miejscu się z wami pożegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze do zakończenia naszej gwiezdnej trylogii kawał drogi i dobrze o tym wiecie. Ale przynajmniej będzie to najbardziej dokładna trylogia, jaką nagrałem, ponieważ no, jeśli dobrze pamiętacie, gdy nagrywałem trzecią część, nie było w niej Lewiatana i Omegi, które wyszły jakiś czas po premierze. No i teraz tego dodatku, tajemniczego dodatku, który został zapowiedziany, ale jeszcze nic tak naprawdę o nim nie wiadomo. No cóż, tak czy inaczej, tak jak mówiłem, komentujcie, subskrybujcie, wypowiadajcie się i do usłyszenia w następnych odcinkach serii Mass Effect. Na razie.